Witam serdecznie Państwa. Mam nadzieję, że after party nie wymęczyło wszystkich tak do końca. Niektórzy skończyli po 7 rano, ale mam nadzieję, że będę w stanie poprowadzić ten wykład. Dzisiejszym tematem będzie tak naprawdę, jak zarabiać na otwartości, czy da się. Tutaj była już mowa w poprzednim wykładzie. Zastanawiałem się, czy prowadzić go po angielsku, ale może nie będę próbował. Jedz, pij, zarabiaj, bądź wolny. To są rzeczy, które jeżeli się usłyszy, to się czuje człowiek tak trochę jak po przeczytaniu książki Roberta Kiyosakiego Bogaty ojciec, biedny ojciec. To znaczy, on tam pisze o rzeczach oczywistych. I w teorii wszyscy o tym wiemy, o czym ja będę mówił. Nawet nie w teorii, w praktyce. Wszyscy z was, którzy tu jesteście, o tym, co powiem, całą tą wiedzę posiadacie, ale nie zawsze ta wiedza jest w waszym umyśle aktywna. Zwracacie uwagę na to, co wiecie. Zacznijmy trochę o tym, jakie są takie potrzeby człowieka. Jest taka piramida potrzeb, która jest znana, prawda? I najniższą potrzebą to jest to, żeby zaspokoić potrzebę jedzenia, picia, miejsca do spania i tak dalej, a do tego potrzebujemy pieniędzy. No i stąd bierze się ten nasz cały wyścig szczurów, prawda? A człowiek powinien móc, tak jak to zwierzątko, sobie zjeść. I tutaj, żeby wprowadzić takie trochę filozoficzne podejście też i pewien taki wydźwięk, to ja wspomnę jednego profesora, który nie tak dawno opublikował wywiad i powiedział coś takiego. Dawniej jak człowiek napił się wody z cudzej studni, to nic mu za to nie robiono, bo woda była traktowana jako dar Boży, dobro wspólne i każdy miał mieć do niej dostęp, niezależnie czyja była studnia. W dzisiejszych czasach zamyka się ją w butelkach i jak ktoś się napije, to jest złodziejem. Wszystko staramy się skomercjalizować i przeliczyć na pieniądze. Jak ja powiem komuś swoją myśl i ktoś powie mi swoją myśl, to ja mam dwie myśli w tej chwili, on ma dwie myśli. To nie jest wymiana stratna. A jak w przeciwieństwie do pieniędzy, jak ja mu dam dolara, on mi da dolara, to nadal mamy tylko po jednym dolarze. To, o czym będę mówił, to jest w pewien sposób kwestia etyki biznesu, bo w dzisiejszych czasach w wielu miejscach o etyce i o etyce biznesu, o etyce podejścia do klienta się zapomina. Wszystko klient staje się towarem, jak to było mówione wczoraj na wykładzie Michała Woźniaka. A to jest trochę inaczej i może spróbujmy od takiego pytania. Dzisiaj oczywiście też są jakieś nagrody przewidziane. Kto spróbuje powiedzieć, co to jest innowacyjność? Czy ktoś mógłby tam z mikrofonem pobiegać? Innowacyjność to kreatywność, można by tak określić, też pomysłowość. No nie, no też, ale prosiłbym o próbę jakieś bardziej... To jest wymyślenie nowego produktu lub nowej usługi, albo wymyślenie produktu, znaczy się polepszenie cech dotychczasowego produktu lub dotychczasowej usługi, żeby miała całkiem dobra. Ten, ja tutaj wręczę taką zabawkę, przyda się może. To jest plastelina, ale proszę uważać, jak się tym rzuca w kogoś, bo można zabić. To jest dosyć twarde w momencie gwałtownego zetknięcia się z jakimkolwiek materiałem. Jest też sprężyste. Gdzieś porzuciłem mój przełączacz do slajdów. Momencik. O, jest. Odbija się od różnych powierzchni, działa jak trochę jak kauczuk po uderzeniu młotkiem, rozbija się jak kryształ, a ogólnie zachowuje się jak plastelina. Takie, prawda, nie wiadomo co. Zamykałbym w puszce, bo może wyjść, prawda, i nie wiadomo, czy nie zamieni się w facehuggera. Co to jest innowacyjność? Za słownikiem języka polskiego wprowadzenie czegoś nowego lub też rzecz nowo wprowadzona. No i takie coś, co się zwykle pojawia po przeczytaniu takiej definicji słownikowej, to jest what the fuck. Albo what? Okej. Okay. No ja mam takie pytanie, czy to jest innowacyjne?
Ktoś w ogóle wie, co to jest. Przywiozłem to, żeby pokazać, to jest na zdjęciu, żeby wszyscy widzieli. Osoby, które były na jesieni Linuxowej, nie mają prawa głosu, więc prosiłbym, żebyś się nie wypowiadał, co to jest. To pochodzi z Korei. Jak ktoś nie wierzy, to tu jest jeszcze naklejka z Tesco w Korei Południowej. Laska Mojżesza, prawda? Być może jak tak zrobię, tak, to podłoga tutaj się rozstąpi. Tego się nie używa do ryżu, do zbierania ryżu? Nie, tego się nie używa do zbierania ryżu. To kosztuje około 4 zł, chyba że przywozimy to do Polski, to wtedy wychodzi w przeliczeniu około 1000. Napisane na tym jest 2000 czegoś tam. Ten znaczek już zdecydowanie nic mi nie mówi i jest zdecydowanie w ich nim tam, prawda, 1000 coś znaków, będzie się łatwiej czytało. Tak? Powiedziałbym, że to jest kawałek drewna. To jest kawałek drewna. Co więcej, prawdopodobnie jeszcze tak obrane skory tak trochę, a powiem, do czego służy. To służy do rozmasowywania mięśni. Jak siedzimy przy komputerze i nas zaczynają boleć mięśnie, to możemy sobie znaleźć taki fajny punkt tutaj nad łopatką i sobie tym rozmasować. Koreańczycy stwierdzili, że jeżeli się tego używa, to można pracować do 4 godzin dłużej. Wszyscy w Samsungu w Polsce w jednym dziale deweloperskim posiadają coś takiego. Jak podobno jak przyjeżdżają ludzie z Samsunga, to witają się z nimi w ten sposób, prawda? Na ramieniu ubiór firmowy musi być. Czy to jest innowacyjność? Dlaczego nie? A dlaczego tak? No ja bym powiedział, że to jest innowacyjne, ponieważ no, jest pewnym nowym zastosowaniem, tak? Ktoś miał pomysł. I to nieważne, czy ten pomysł wymaga dostosowania kawałka drewna, czy najnowszych technologii. Bardzo dobrze. To jest po prostu pomysł. Co więcej, to się sprzedaje w Tesco, więc to nie sprzedaje się w małych ilościach, skoro sprzedają to w Tesco. Czy w czymś im tam, odpowiedniku ichniego Tesco. Bo czy to się dokładnie Tesco nazywa, to nie mam pewności. Ale to jest innowacyjność. Bo trzeba się zastanowić, cytując tutaj profesora Rybińskiego, czy innowacyjność to jest wymyślenie, jak wsadzić do słoika kolejnego ogórka. Do tego samego słoika. Czy to jest innowacyjność? W jakim sensie to nie jest innowacyjność taka, która... Innowacyjność powinna nam coś dawać, a tutaj my tracimy. My tracimy zasoby, bo tracimy kolejnego ogórka. Pytanie, czy sprzedamy więcej tych słoików. Czy może lepiej, tak jak jakaś firma, dalej cytując profesora Rybińskiego, jakaś firma powiedzmy w Stanach Zjednoczonych sprzedająca tacosy, nachosy albo tacosy, używając tylko nowoczesnych technologii dostępnych za darmo, czyli Twitter, diaspora, status.net i tak dalej, zwiększy sprzedaż tacosów o 1000%. Co jest tak naprawdę innowacyjnością? Jeżeli będziemy myśleć cały czas tylko w taki sposób, że innowacyjność to jest cokolwiek, co wymyślimy nowego, prawda, ale tak naprawdę jeszcze ponosimy przez to większe straty, to niekoniecznie ta gospodarka u nas w kraju ruszy, a to jest dosyć istotne w tym, co będę mówił dalej. Tak jak już mówiłem, co powiedzieliśmy, a ktoś spróbuje może powiedzieć, co to jest praca? Ha, wiedziałem, że na uczelni technologicznej padnie taka odpowiedź. Tak, jest to jakaś, jest to wzór na pracę. A ktoś spróbuje przełożyć to na pracę człowieka wykonywaną? Kiedy pracujesz? Jest to nasz wysiłek włożony w wykonanie czegoś, bądź też dokonanie jakiejś rzeczy. To jest nasza praca. Powiedzmy tak, siła i droga, prawda? Drogą człowieka jest zwykle czas. No a reszta to są jakieś zasoby albo inne poświęcone, nasza wiedza i tak dalej. Ale pracujemy, kiedy coś wykonujemy. I teraz spróbujmy się tak zastanowić, bo chcemy być wolni, znaczy mamy tą ideę otwartości, prawda, wolnego oprogramowania. Przejdźmy sobie tak dla przypomnienia przez te nasze wolności. Wolność do uruchamiania programów w dowolnym celu. Tak jak mówiłem, to jest trochę o etyce i jak już wczoraj zostało powiedziane, free software to jest bardziej takie podejście od tych praw użytkownika, prawda? Czyli
Wiadomo, że czasami będziemy mieli tych użytkowników, którzy nie traktują nas zbytnio poważnie, ale możemy sobie z tego robić problem, prawda, i nazywać ich osobami, określającym osoby napadające na okręty na morzu, a możemy po prostu spowodować, żeby to nie było dla nas problemem i wtedy nie będziemy mieli, będziemy musieli się zastanawiać, co robić z takimi ludźmi. Ale przejdźmy do wolności. Wolność uruchamiania programu w dowolnym celu. Druga wolność, czyli tak jedna, bo to wolności, jak wiemy, numeruje się jak prawdziwy informatyk od zera, a 1 kilo to 1024, prawda? Wolność analizowania, jak działa program i zmieniania go, aby robił to, co i jak potrzebujecie. Czyli pierwsza z tych wolności, która wymaga dostępu do kodu źródłowego. Kolejną wolnością jest wolność do rozpowszechniania kopii, by można było pomagać innym ludziom. Już taka w ogóle taka wyższa etyka, prawda? To nie tylko chcemy mieć ten, ale żebyśmy mogli też pomagać. Kolejna wolność to jest wolność do udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, czyli kolejna ta wolność, która jest od tego, znaczy która wymaga tego, żebyśmy mieli dostęp do źródeł, jeżeli chodzi o programowanie przynajmniej. Oczywiście te wolności można próbować jakoś przenieść też na inne aspekty. Wiadomo, że była próba stworzenia GPL-u dla dokumentów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ja tam osobiście uważam, że jeżeli chodzi o obrazy czy tekst pisany, to już jednak lepiej używać licencji Creative Commons, bo one tak jakoś bardziej przystają niż licencje, które są pisane dla oprogramowania. No ale ciągle mamy ten problem, prawda, jak zaspokoić te nasze takie bazowe potrzeby. Chcemy jeść, chcemy pić. W dzisiejszych czasach za wodę trzeba płacić. Chyba że sobie wykopiemy studnię i mamy swój teren, ale większość osób mieszka w miastach i w blokach. No i jak zarabiać? No co, no będziemy hodować marchewki na jakimś ogródku i sprzedawać na targu, a pisać programy po nocy? No to jeszcze takich kilka aspektów prawnych. Ta różnica open a free. Jeżeli chodzi o stronę ideologiczną, to jesteśmy w stanie to jakoś rozdzielić, prawda? Bo wiemy, że free software to jest ta idea, która stoi za daną rzeczą, a open source to jest ta implementacja tej idei na oprogramowanie, tak już konkretnie. Ale jak przejdziemy już do licencji, to konia z rzędem temu, kto powie, która licencja jest na przykład free software'owa, ale nie jest open source, albo na odwrót. Tak? Tak? Która? Migało od dłuższego czasu. Ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że o licencji GPL mówi się, że jest wirusowa. Ona nadal spełnia warunki free software i nadal spełnia warunki stawiane przez Debian, przez 10 punktów Debiana jako open source. Okej, tylko na przykład licencja MIT nie jest wirusowa. I tutaj można rozróżnić jako, wydaje mi się, że to ale, jest... Ale nadal licencja MIT i nadal licencje zarówno BSD, jak i licencje są traktowane jako licencje zarówno wolnego, jak i otwartego oprogramowania. Możecie sprawdzić na stronie organizacji OSI. Tych licencji jest około mnóstwo, w tym jedna Microsoftowa. Tak, ale jeśli chodzi o licencję open source, ale nie free software, to Microsoft swojego czasu, jak zaczął eksperymentować z open source, to wypuścił trochę swojego oprogramowania na licencjach Microsoft Shared Source czy coś takiego, które pozwalało na czytanie źródła, ale nie modyfikacje. Ale nie myl, znaczy musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, bardzo ważną. To jest bardzo częsta, sam wpadłem w tą pułapkę, o której właśnie powiedziałeś. Jeżeli nie należy mylić open source pisane małymi literami, od open source pisanego z dużej litery oba słowa. Dlatego, że open source pisane z dużej litery oba słowa jest konkretnie opisane, jakie warunki musi spełniać. To jest 10 warunków Debiana, które przyjęła organizacja OSI, Open Source Initiative, do analizy, czy licencja spełnia, czy licencja jest otwarta. Sam dostęp do źródła, czyli share source, nie daje ci prawa do używania określenia, że to jest licencja open source'owa.
sam dostęp do źródeł nie powoduje, że licencja jest że licencja będzie traktowana przez Open Source Initiative jako licencja otwarta. A sama, to jest taki dylemat, który można się pobawić intelektualnie, prawda, siedząc w domu, bo kwestia tego, że te 10 punktów, które określił Debian, organizacja Debiana określiła jako punkty do zaliczania licencji do open source, wywodzą się z czterech wolności określanych przez Free Software. I dlatego, jeżeli chodzi o ideologiczne podejście, to jesteśmy w stanie właśnie stwierdzić, prawda, że open source to jest ta implementacja idei Free Software na techniczne wykonanie oprogramowania i zarządzania prawami i tak dalej, czyli choćby te licencje i MIT, BSD, jak i wirusowe. Tych licencji jest naprawdę tam troszeczkę. To my tak używamy na co dzień w rozmowach właśnie ten X11, MIT, BSD, które tam się różnią paroma słowami albo jedną linijką tekstu. I używamy tych GPL, AGPL, LGPL. Ale tych licencji jest dużo więcej tam na tej liście. I Microsoft w końcu dopracował którąś tam swoją, to jest, zdaje się, Microsoft Open Source License czy coś takiego. I ona też jest tam na tej liście zatwierdzonych przez Open Source Initiative jako licencje spełniające warunki open source. Kolejnym takim aspektem później jest, prawda, czy kod z danej licencji może być użyty w innej licencji open source'owej, czy tam będzie konieczna zamiana licencji i tak dalej, bo jak wiemy, na przykład GPL jest właśnie wirusową licencją. Ja bardzo nie lubię tego określenia, bo ono jest taki ma negatywny przekaz, prawda, ale to jest licencja, która jest licencją wymuszającą. A na przykład licencje BSD nie są licencjami wymuszającymi. Ale to jest jeden z takich aspektów, na który warto patrzeć w ogóle, gdy się zastanawia nad tym, na jakiej licencji wypuścić dane swoje oprogramowanie. Warto się przyjrzeć, co dana licencja daje użytkownikowi, jakie warunki narzuca także na nas i na użytkownika, czy to będzie nam pasowało, czy na przykład nie będziemy ograniczać zastosowań naszego frameworku przez to, że użyjemy zbyt restrykcyjnej licencji otwartej, a może warto bardziej pójść, tak jak PostgreSQL, w licencję typu którejś tam z BSD i się nie przejmować tym, że ktoś weźmie sobie kod, zamknie i też będzie na tym zarabiał. No. To, co już mówiłem właśnie, to też, że FLOS to nie tylko GPL, to musimy o tym pamiętać. I kolejną rzeczą taką w Polsce istotną, to jest to, że w Polsce licencja nie jest umową jednostronną, dlatego że katalog umów jednostronnych, czyli deklaratywnych, jest katalogiem zamkniętym i licencje na oprogramowanie się w tym katalogu nie znajdują. I to jest taka różnica między prawem Stanów Zjednoczonych, gdzie tam w Stanach Zjednoczonych można po prostu jednostronnie określić, że okej, to jest ta licencja, prawda, i koniec. W Polsce zakupienie oprogramowania wiąże się tak naprawdę z zawarciem umowy licencyjnej, która jest umową dwustronną. I jak będziecie podpisywać różne umowy z klientami, to warto albo przenieść nawet część zapisów licencji do tej umowy, a należy wyraźnie zaznaczać, jeżeli oddajecie część kodu na licencjach otwartych, na jakich licencjach otwartych, jakie konkretne fragmenty kodu są przekazywane. Dlatego, że właśnie licencja w Polsce jest umową dwustronną. Jak tego nie zawrzecie w umowie, to może być podjęte roszczenie właśnie nawet przeciwko wam, że naruszyliście zasady licencji open source, bo no, zawarliście umowę na przykład na dostarczenie oprogramowania i część oprogramowania ma być zamkniętym oprogramowaniem. Załóżmy, można takie hybrydy tworzyć. Albo na przykład wy przekazujecie to właśnie na takiej zasadzie otwartości, że wy przekazujecie źródła, prawda? To jest taka trochę średnia otwartość, ale załóżmy, że tak było. No ale okazało się, że duży fragment tego, co przekazaliście, był na GPL-u albo na AGPL-u, jeszcze gorzej. No i tak naprawdę naruszyliście licencję, bo nie objęliście warunkami umowy tego, który odbierał oprogramowanie, bo umowa wiąże ta, która została podpisana. No ale dalej, jak zarabiać? Przecież jest za darmo, jest, prawda? Jest za darmo czy nie jest za darmo? Zrobimy moje głosowanie. Kto twierdzi, że open source jest za darmo? Kto twierdzi, że nie jest za darmo? O, ja widzę, świadomość jest dobra. Czuć moc w narodzie. No dobra, to popatrzmy jeszcze raz na te cztery wolności, prawda, które są w GPL-u. I jak ktoś mi mówi, że właśnie Linux to jest za darmo, się pytam, gdzie tu napisano, że za darmo?
On może być najwyżej nieodpłatnie, prawda? Za darmo to jest wtedy, kiedy nie ponosimy żadnych nakładów na coś, niezależnie od tego, czy są finansowe, czy niefinansowe i nikt nie poniósł, prawda? Pojawiło się z kosmosu. Czyli Linux ten został nam dany przez kosmitów. Ja to ostatnio widziałem taki rysunek, did you send humans the dead freed? Yes, but they listen to it and call this dubstep. No dobra, ale to skoro mamy tego nieodpłatnego Linuxa i tak dalej, to gdzie zarabiać? I teraz będą oczywiste oczywistości leciały, ale podzielone na dwie części. Dla tych bardziej sprytnych i dla tych mniej sprytnych. Bardziej sprytni to są ci, którzy są nie programistami, a mniej sprytni, a bardziej się męczą, to ci programiści. Ja należę do tej drugiej grupy ludzi. Nie jesteśmy programistami. No to jak nie jesteśmy programistami, dalej chcemy mieć to takie etyczne podejście do klienta, prawda? Nie traktujemy go jak dojnej krowy, tylko traktujemy go w sposób rzetelny i chcemy mu dać też pewne prawa, bo tak naprawdę to myślę, że mało kto by się zgodził na to, żeby kupić samochód, czy zapłacić pełną wartość za samochód i nie być jego właścicielem, a tak wygląda sprawa w kwestii większości na przykład oprogramowania na telefony, prawda? Płacimy za to oprogramowanie, ale nie jesteśmy jego właścicielem. No taki ciekawostka. Jakoś nikt się nie buntuje. No ale trzeba pamiętać o paru rzeczach. Ludzie uwielbiają dostawać pudełka, a sprzedawać w pudełku da się wszystko. A co się najlepiej sprzedaje w pudełku? Kto wie? Kto powiedział powietrze? Dostaniesz jakieś... Powietrze się najlepiej sprzedaje w pudełku. I jak pójdziecie sobie do dowolnego sklepu, w którym stoi oprogramowanie na półkach, to zauważycie, że w tych pudełkach jest głównie powietrze i ono się świetnie sprzedaje. Tam czasami coś jeszcze w środku lata, ale to ogólnie służy głównie za mieszadełko do tego powietrza. Proszę tutaj latareczka, baterię niestety trzeba sobie zorganizować w swoim zakresie. Żadna firma produkująca baterie nie chciała być sponsorem tej konferencji, nie ma baterii. Pamiętajmy tylko, że nie sprzedajemy oprogramowania. Ale w tym pudełku z Linuxem możemy sobie wsadzić płytkę plus koszulkę plus książkę jakąś, prawda? I co najważniejsze, stoi na półce. Zwykły użytkownik chce dotknąć, pomacać, wchodzi do sklepu. Zauważcie, że ludzie kupują oprogramowanie antywirusowe w pudełkach w sklepie, gdzie i tak on się ledwo zainstaluje, to pierwsze co zrobi, to pobierze aktualizację. Można by to było zamówić przez sieć, przyjdzie do domu taki ładny certyfikat w kopercie, na jednej kartce i mamy dokładnie to samo, często taniej. Ale ludzie chodzą do sklepu i kupują oprogramowanie antywirusowe w pudełku. Ja wiem, że większość powie, ale na Linuxie nie potrzeba oprogramowania antywirusowego. No niby nie potrzeba, jakoś MKS Wir był na Linuxa, prawda? Może dlatego ta firma została sprzedana, już nie istnieje. Kolejną rzeczą, którą można robić, to być integratorem. I taki integrator to jest osoba, która dużo wie o wszystkim. Czyli zna na przykład tak kilkanaście baz danych, prawda, i co więcej potrafi spowodować, żeby one ze sobą gadały. Zna też różne pluginy, prawda, do ten i wie komu, gdzie ma znajomych tych takich mniej sprytnych programistów, którym można zlecić różne rzeczy. Integratorom płaci się całkiem sporo, bo tak naprawdę użytkownika to średnio interesuje, czy ten soft jest otwarty, czy zamknięty, jak tak się zastanowicie, to on zwykle chce, żeby działało. I my tu mamy argumenty przetargowe, prawda? Nie dość, że będzie działało, zwykle będzie taniej, nie znaczy, że zawsze, prawda, ale zwykle. Unixowi admini kosztują trochę więcej. Ale zwykle trzeba ich mniej, bo u dobrego admina unixowego to działa, a admina w firmie nikt nigdy nie widział. Ale on jest od tego właśnie, żeby go nie było, ale żeby działało. Bo jak admin musi być w firmie, to znaczy, że coś zwykle nie działa. Kolejną taką rzeczą to jest outsourcing wiedzy, szkolenia, audyty. Bardzo często w firmie nie opłaca się zatrudniać kogoś na stałe do jakiegoś działania. No to myślę, że takim klasycznym przykładem z tego świata closed source to będą spece od R2, prawda? I od wszystkich tych systemów zarządzania produkcją. No oni tam przyjeżdżają tylko na chwilę, biorą duże pieniądze. Ale firmy płacą za na przykład szkolenia z obsługi LibreOffice'a,
bo opłaca im się zapłacić za to, żeby ktoś przeszkolił ludzi, żeby oni przestali, stracili te nawyki używania wstążki, prawda? Tylko nauczyli się używać czegoś, za co ta firma nie będzie musiała płacić, kupując, stawiając kolejne środowiska. W momencie, kiedy już przerzucimy tego użytkownika na cały ten soft, i to też było mówione wczoraj przecież, prawda? To możemy go w końcu przerzucić też na Linuxa, bo on już wszystkie te otwarte rozwiązania będzie znał. No, używa Firefoxa, prawda? Wygląda pod Linuxem prawie tak samo. Używa LibreOffice'a, wygląda tak samo. Używa Thunderbirda, wygląda tak samo. No to jest zrobić mu tylko wygląd tak, żeby widział te ikonki z powrotem mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie miał na tym pulpicie, bo inaczej zadzwoni, jak się powie, że proszę kliknąć na pulpicie, a co to jest pulpit. To nie jest fantazja, takie rzeczy się zdarzają. Dzwonią z takimi pytaniami klienci. Także szkolenia i outsourcing wiedzy, szkolenia, tworzenie redukcji kosztów. To jest kolejne fajne zajęcie, na którym można zarabiać. Przykład jednej firmy gdzieś tutaj z okolicy, która właśnie zarabiała w ten sposób, że przychodzili i mówili, że ograniczą koszty, prawda? Wydatki na prąd, na różne tam rozwiązania techniczne, ale no zawsze jest pytanie, ile to będzie kosztować? Nic. Tak, nic was nie będzie kosztować. 25% oszczędności w ciągu roku. Czyli nie, płacę mniej, załóżmy kwotę, którą traktujemy 100% tej kwoty i ja chcę tam 25% z tej kwoty. Tak czy siak firma jest o 75% do przodu finansowo. Oszczędność też jest zyskiem i za to potrafią firmy zapłacić. Uwalnianie z vendor lock-in. To też jest kolejna rzecz, którą można, że tak powiem, sprzedawać klientowi, przerzucając go na otwarte rozwiązania. Wystarczy tylko czasami zmusić tą firmę do przemyślenia sprawy, bo okazuje się, że kolejny moduł albo migracja właśnie oprogramowania na nowszą wersję Windowsa, to są horrendalne kwoty. A na przykład istnieją otwarte rozwiązania. I szczególnie, jeżeli dane rozwiązanie to nie jest tak jak powiedzmy przeglądarka typu Firefox, tylko coś, co zostało zrobione przez daną firmę w totalnie zamknięty sposób, na totalnie nieadekwatnej, nierównomiernej klient, sprzedawca licencji, gdzie tak naprawdę za każdą zmianę to po pierwsze musimy wezwać serwis, nie wolno nam nic samemu zrobić, nawet z tym komputerem, który tam jest, bo jeżeli to zrobimy, to karne opłaty i tak dalej. A po drugie, no, tylko jedna firma potrafi cokolwiek do tego dopisać, więc owszem, oprogramowanie może będzie tanie, ale wsparcie techniczne już niekoniecznie. I przyjedzie taki admin, prawda, i za to, że zmieni nam w bazie danych VAT z 22 na 23%, to będzie to kosztowało 10 tysięcy plus jego przylot z Francji i odlot, prawda. Może tak być. Też się zdarzało w Polsce. Kolejną taką rzeczą, na której możemy zarabiać, to plany BC, DR oraz wszelkie inne dwu- i trzyliterowe skróty. Informatycy uwielbiają dwu- i trzyliterowe skróty, jak wiemy. I jak ktoś nie zna TLS-ów i nie wie, co to jest TLS, to nie jest informatykiem. A wiadomo, że pamięć BOOM jest lepsza od pamięci RAM. Co to jest? Najważniejsze to znaczy takie TLS-y, których nie zna nikt inny, prawda? Bo wtedy mów taki tak zwany blef komputerowy. W Towarzystwie Informatyków żaden informatyk się nie przyzna, prawda, że nie wie. Jak się przyznał, to nie jest informatyk. Że informatyk się nie przyznaje, że nie wie, co to za TLS. Wstań i wyjdź. Plany BCDR. Ktoś wie, co to są plany BCDR? Kto wie? Tak, co to są plany? No przecież nie może zdradzić. Znaczy, plan. Business Continuity Disaster Recovery. Praktycznie każda poważniejsza firma powinna mieć takie dokumenty. Czyli co robimy, jak coś się stanie i padnie nam cała serwerownia, prawda, bo popłynęła z Wisłą, bo Wisła postanowiła zahaczyć o brzeg, a tam akurat stała nasza serwerownia.
A tak, nie wpadliśmy na pomysł tego, żeby mieć backupową serwerownię, albo wpadliśmy na pomysł backupowej serwerowni, ale tak jak w Stanach Zjednoczonych, stała ona obok budynku World Trade Center i World Trade Center postanowił spaść na naszą backupową serwerownię. Oczywiście zabierając tą główną ze sobą. To musimy mieć taki plan business continuity. I czasami to są oczywiste oczywistości, cytując klasyka, bo przychodzimy do działu handlowego i dział handlowy mówi nam, nie możemy panu nic sprzedać, bo ponieważ, że, iż because, nie ma prądu. No to przychodzi kierownik, wyciąga business continuity plan, otwiera na nie ma prądu, weź papierową fakturę, wystaw ręcznie. To są tego typu rzeczy, które czasami stają się prawdą objawioną, prawda, dla działu handlowego. No, kiedyś w czasach, kiedy jeszcze komputery nie były tak popularne, a drukarek to może nawet nie było, bo komputer zajmował obszar wielkości stadionu, to wystawiało się fakturę ręcznie, o ile się ją w ogóle wystawiało, bo faktury to też taki trochę chory pomysł. Nie? Ale da się ręcznie wystawić na papierku, a później wprowadzić do systemu. A disaster recovery to jest znowu dokumentacja, jak sprawić, żeby ten system zaczął działać jak najszybciej, prawda? I na przykład mamy tam coś takiego, że to w ogóle jest backup i ten backup jest w kilku miejscach i te kilka miejsc to nie oznacza tego, że to są trzy dyski, prawda, na które kopiujemy nasze dane, ale one są w tym samym pokoju i jak ktoś nam się włamał, prawda, to wyniósł nam komputer i trzy dyski z backupem. Tylko jesteśmy w stanie wznowić działanie firmy w jak najkrótszym czasie. Za takie dokumenty i ich tworzenie to wcale się nie małe pieniądze zarabia. I kolejną rzeczą, jak ktoś ma takie ciągotki naukowe, to jest research, design and develop. I to też można sprzedawać. I w rozmowie z znajomym, który jest chemikiem, pracuje w dosyć sporej krakowskiej firmie zajmującej się researchem chemicznym, to on powiedział, że praktycznie prawa autorskie i patenty to w chemii mogłyby nie istnieć. Dlatego, że tam bardzo mocno działa coś takiego jak gentleman's agreement. To znaczy możesz raz się wychylić, prawda, i oszukać klienta, tylko że już drugi raz nie znajdziesz pracy na rynku chemicznym. Nikt ci nie zleci żadna poważna firma nie zleci takiej osobie badań nad nowym związkiem albo nad uskutecznieniem procesu technologicznego tworzenia danego związku. A sam research design and develop w trybie otwartym także jest możliwy i jest możliwe zarabianie na tym, czyli dzielenie się tym, co żeśmy wymyślili. Dobrze, teraz zajmiemy się tymi osobami, które są mniej sprytne, czyli takimi jak ja. Czyli postanowili, że to oni będą spędzać te godziny czasu, prawda, nad edytorem, na przykład w swojej przeglądarce, który czasami działa, a czasami nie, bo sieć padła i kodzą, nie mylić z kadzą. Pierwsza rzecz, argumentacja za tym, żeby użyć Floss. Nie wiem, czy każdy zwrócił, czy ktoś zwracał na to uwagę, ale jeżeli się przyjrzymy tej licencji, to ona wygląda mniej więcej w ten sposób, oprócz oczywiście takiej licencji jak GPL, że nie dystrybujesz, to nie musisz ujawniać źródeł. Czyli ty jako klient, który otrzymujesz oprogramowanie, uzyskujesz wszystkie te prawa, o których mówi Free Software, jako idea, ale wcale nie znaczy, że ty musisz wszystkim teraz ogłaszać, ok, ja tu mam oprogramowanie, prawda, na GPL-u i ten, dopiero jeżeli będziesz je redystrybuował dalej. Jeżeli używasz do swoich celów, to tylko zyskujesz, bo jeżeli się nie dogadamy w kwestii aktualizacji, to ty będziesz w stanie wziąć inną firmę. A jeżeli będziesz to miał zrobione przez duży koncern, prawda, który ma wielu handlowców potrafiących używać NLP do tego, żeby ci sprzedać zamknięte oprogramowanie, to będziesz miał problem, bo innej firmy sobie nie weźmiesz już do aktualizacji. Chyba że zamówisz całość od nowa. Kolejną taką rzeczą to jest niszowe rozwiązania
i dostosowywanie istniejącego oprogramowania. Wbrew pozorom rynek MŚP to jest fajny rynek właśnie dla ludzi, którzy chcą pisać oprogramowanie otwarte. Bo bardzo często dana firma potrzebuje czegoś, co jest stricte przystosowane pod nią. My oczywiście, będąc sprytni i wiadomo, najlepszy programista to jest leniwy programista. Bo on będzie pisał tak, żeby to można było wykorzystać w wielu innych miejscach wiele razy. Pracowity programista to on jest zwykle mało kreatywny. Zresztą to jest normalne, bo człowiek ogólnie leniwy to wymyśli pralkę, prawda? Po co ma prać ręcznie? Albo wymyśli kuchenkę mikrofalową, bo by zjadł szybciej, nie? I tak dalej, i tak dalej. Odkurzacz i to taki już zrobotyzowany, prawda? On będzie sobie, sam się nauczy powierzchni, dlaczego on ma chodzić cały tam godzinę czasu, prawda? I ten. Odpala się taki odkurzacz, on sobie jeździ po domu, prawda? Czasami nam podstawi nogę, ale ogólnie podkurza za nas. Także programista zwykle, jak jest dobrym programistą, jest leniwym programistą, to będzie pisał tak, że on w jakieś tam fragmenty użyje gdzieś indziej, ale bardzo często potrzebne jest konkretne rozwiązanie, które tak naprawdę dla innych firm niekoniecznie będzie nawet przydatne, więc tej firmie to tak, miejcie sobie to na GPL-u, i tak nikt tego nie wykorzysta, prawda? Moduły na zamówienie i tutaj mamy piękną rzecz, czyli efekt synergii. Jeżeli używamy takich na przykład CMS-ów jak Drupal, takich frameworków, Drupal, WordPress, no. WordPress to taki średni pomysł, podobno nadal nie poradzili sobie z cross-site scripting, prawda, ale ten. Ale ogólnie używamy, albo jakieś bazy danych. I czasami trzeba coś dopisać, więc my dopisujemy, dzielimy się tą wiedzą. Ktoś nam za to płaci, bo on potrzebował tego rozwiązania. Ale my załatwiamy to w ten sposób, że on nam płaci, ale my to udostępniamy, dlatego że później, jeżeli on będzie potrzebował następnego rozwiązania, to być może ktoś inny już za to zapłacił. A jak mówiłem, programista powinien mieć płacone wtedy, kiedy pracuje. A kiedy pracujemy? Kiedy piszemy kod jako programiści, a nie wtedy, kiedy nasz kod się rozchodzi po świecie. Kolejna taka rzecz. Pisanie projektów refinansowanych z dotacji. I tutaj takim fajnym przykładem jest pewna wyszukiwarka, która miała powstać jako w Europie jako konkurencja Google'a, prawda? Poszło tam około mnóstwo milionów dolarów, zdaje się pierwsza transza to była 25 milionów dolarów na taki jakiś bardzo malutki zespół, zdaje się 5 osób. Ktoś słyszał o jakiejś takiej wyszukiwarce, która jest konkurencją dla Google'a i taką konkurującą faktycznie stworzoną w Unii Europejskiej za dotację no pieniądze poszły, prawda? Jakby było na kodzie otwartym, to pewnie tylko byśmy mieli dodatkowe punkty za to podczas składania dotacji, bo prawda, coś wraca do społeczeństwa jako to dobre. Dotacje to nie tylko dotacje unijne, bo są różne inne granty i można występować o nie także do różnych ministerstw. To mogą być oprogramowania pisane w ramach badań naukowych i tak dalej. Darowizny i fundraising, o tym też będzie jeszcze jeden przykład, który myślę, że zbuduje tutaj trochę serca, ale o tym za chwilę, ale to jest kolejny taki sposób działania, czyli fundraising, no to mamy ekipę ludzi, którzy szukają sponsorów na to, żeby powstało oprogramowanie, albo tworzymy oprogramowanie i mówimy, ok, macie to oprogramowanie, ono jest otwarte i tak dalej, ale jeżeli go używacie, to rzućcie tutaj czasami jakieś 5 zł, prawda, bo dla was to jest jedno piwo mniej, a u nas programiści to też chcą trochę tego piwa wypić, nie, bo nie samym chlebem człowiek żyje. Odsprzedaż projektów społeczności, to jest taki kolejny sposób i przykładem jest projekt Blender. Projekt Blender był projektem zamkniętym. Owszem, on był nieodpłatnie dostępny na Linuxa, ale był oprogramowaniem zamkniętym. I firma stwierdziła, że no, tak średnio nam idzie sprzedaż tego, średnio idzie rozwój. Otworzymy to, ale nie otworzymy tego za darmo, bo żeśmy włożyli w to dużo pracy. Chcemy za to 800 tysięcy dolarów, zdaje się, o ile pamiętam kwotę wyprowadzenia. I to zebrano w kilka tygodni. Fundacja zapłaciła firmie Blender, firma Blender oddała projekt. Teraz się on rozwija bardzo dobrze w społecznościowym. No i to też jest sposób na to, żeby zarabiać na oprogramowaniu, po prostu tworzymy projekt, a później mówimy, ok, otworzymy, ale jak nam zapłacicie. I jeszcze jeden taki sposób dla programistów, to jest ratowanie ginących projektów. Czasami są firmy, które, tylko tutaj oprócz tego, żeby być programistą, to trzeba mieć jeszcze trochę z tych cech tej osoby takiej bardziej sprytnej, prawda, czyli trzeba być tym jeszcze deweloperem. To nie tylko rzemieślnik, prawda, tylko już taki mistrz, który potrafi jeszcze zaprojektować. Bardzo często zdarza się, że firma
podjęła się zadania projektu, który ją przerósł. Przerósł ją pod względem tego, że na przykład źle podeszli do procesu tworzenia i nie stworzyli sobie dokumentacji albo stworzyli coś, co jest technologicznym potworkiem. I później bierzemy taką dokumentację i przeglądamy ją. I tak, 30 stron wyrywamy, to zrobimy na SMTP, prawda? Kolejne 20 stron, to jest IMAP. Kolejny ten i prawda, i projekt z 400 stron robi się 200 i do wykonania. Także mówię, kolejnym takim sposobem jest często ratowanie ginących projektów, czyli projektów, z którymi sobie firma nie radzi, ale zainwestowali w nią, w taki projekt powiedzmy już 5 baniek. I jeżeli jesteśmy w stanie ten projekt wyciągnąć do poziomu takiego, że będzie rokował, że się uda, to oni z chęcią kolejną bańkę zainwestują, bo oni wolą zainwestować 6 baniek, ale mieć coś działającego, niż musieć wpisać 5 baniek w straty. Bo jeżeli to zacznie działać, to być może w ciągu roku jest wyliczone, że przyniesie 25 milionów zysku. Czyli zamiast być na minus, będą na plus. I to taki przykład właśnie fundraisingu. Kto wie, co to była gierka Westland? Tak, opowiesz? Chodzi o jedynkę. Historycznie to był pierwszy postapokaliptyczny RPG. Klasyczny RPG. A wiesz jeszcze, kto, jaką następną grę stworzyła ekipa od Westlanda? To był Fallout. Dokładnie. W nagrodę to nagram. Łamigłówka. Tak, jest projekt Westland 2 i postanowiono go właśnie zrobić na zasadzie fundraisingu. To jest strona Kickstarter, czyli taka strona, która pozwala robić fundraising do tego, żeby zebrać pieniądze na projekt. Ładna kwota, prawda? Tak, to nie oznacza 2 dolary, tylko to oznacza 2 miliony dolarów. To jest amerykańska notacja. Prawie 3 miliony dolarów. To jest screenshot z dzisiaj, zdaje się, 4 w nocy. Musiałem podmienić, bo wcześniejszy miał tylko milion coś. Proszę? Znaczy powiem tak, to pierwszy raz jak na to patrzyłem, było lekko ponad milion i to było, zdaje się, niecały miesiąc temu. Powiedzieli coś takiego, zrobimy dwójkę, mamy już prawa, załatwiliśmy, ale potrzebujemy na to funduszy i potrzebujemy 900 tysięcy. Tutaj tego nie widać, tam było, tam jest granica była 900 tysięcy. No przekroczyli milion, ale padły pytania, co z Linuxem, co z Maciem i tak dalej. No to firma powiedziała, przekroczymy 1,5 miliona, będzie też na Linuxa. Przekroczyli chyba w ciągu 3 dni. No a widzimy licznik, znaczy o tutaj jest, 900 tysięcy było startowe. No już mają kilka razy więcej, jak widzimy. I ten licznik nie stoi w miejscu. On tam cały czas cyka. Więc da się robić projekty w ten sposób. A myślę, że gdyby ta firma powiedziała jeszcze tak, cały kod będzie dostępny na otwartych źródłach, to z dużym prawdopodobieństwem to już by było ponad 3 bańki albo może 4. Bo być może nawet firmy, które chciałyby później na bazie tego kodu zrobić kolejną gierkę, prawda, taką w trybie takiego RPG-a, niekoniecznie postapokaliptycznego, to nawet dorzucą trochę kasy, żeby ktoś odwalił za nich czarną robotę stworzenia silnika. Tylko potrzebna jest pewna zmiana mentalności myślenia. Musimy sobie uświadomić, że żyjemy w dobie czegoś, co określam mianem mecenatu 2.0. Kto wie, co to był mecenat, tak ogólnie? Nie ma już nagród, ale prosiłbym organizatorów o tak, no, mecenasi powiedz. To byli ludzie, którzy dawali pieniądze artystom po to, żeby tworzyli sztukę. Okej, okay, a jesteś w stanie podać 2 cechy takiego mecenatu, które występują w definicji, mecenasa, które występują w definicji? Nie oczekiwał od nich konkretnych... Nie o to mi chodzi. Nie. Wpływowy i bogaty. To są 2 cechy, które występują w definicji mecenasa sztuki. Znaczy niekoniecznie sztuki tylko, ale ogólnie mecenatu i mecenasa. Żyjemy w dobie mecenatu 2.0 i nie musimy być ani wpływowi, ani bogaci, bo tu można, tam na tym slajdzie coś przeszedł, można wysłać 1 dolara
I to już jest sposób na bycie takim mecenasem projektów, które są dla nas przydatne. Tylko musi nam się przestawić taka klapka i musimy pamiętać o tym, że jeżeli nieźle zarabiamy na przykład na MariaDB, to powinniśmy od czasu do czasu ten projekt wesprzeć finansowo też. Bo to tak naprawdę od nas, wszystkich jak tu jesteśmy na tej sali, a szczególnie od tych, którzy zarabiają na używanie open source, zależy jak ten rynek będzie się rozwijał. Mówiliśmy tutaj o takiej etyce i pewnym taką etyce podejścia do klienta i taką znowu w drugą stronę etyką klienta do tego, który nam dostarcza te otwarte oprogramowania jest to, że jeżeli zarabiam na tym, szczególnie jeżeli zarabiam na tym, jeżeli mogę wesprzeć ten jakiś projekt, który pozwolił mi utrzymać mnie i rodzinę i prawda i przyjechać na taką fajną konferencję i sobie mogę tutaj mówić i nie muszę się zastanawiać, czy teraz powinienem podlewać marchewkę, to może należy też te projekty wspierać finansowo. I tak na koniec zadam pytanie retoryczne, kto wspiera finansowo projekty? No, nie jest źle, nie jest źle. Miejmy nadzieję, że na następnej konferencji, kiedy zadam takie pytanie, to będzie las rąk. Nie chodzi mi o las krzyży. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę organizacji PLUG, www.linux.org.pl. Czasami tam się jakieś newsy pojawiają. Już teraz tak zaczyna żyć ta strona. Niedługo będziemy zmieniać jeszcze layout, ale już zaczęły się newsy pojawiać, także ten lód tak jest, wychodzimy z zamrożenia, prawda, zaczynamy się komunikować trochę lepiej też. Jeżeli są też jakieś pytania albo będą później, to zapraszam do kontaktu na bobson@bobson.pl. Mogę odpisać z opóźnieniem, ale postaram się odpisać na wszystkie maile, a teraz takie, czy są jakieś pytania? Ja mam pytanie. Moje pytanie jest takie, czy masz jakieś wskazówki, jakie projekty warto wspierać? Dlatego, że jakiś czas temu czytałem, że niektóre projekty na Kickstarterze, mimo tego, że są fundowane, to nie widać efektu ostatecznie. Niektórym ludziom się przez to nie podoba takie wspieranie ich, bo no nie wiedzą, czy projekt zostanie zrealizowany, a czy nawet ruszy. Z tego, co pamiętam, Kickstarter przekazuje pieniądze i w ogóle pobiera z konta dopiero, jeżeli zostanie osiągnięty cel finansowy projektu i projekt ruszył. To znaczy nie zostaną, zdaje się, przekazane środki, jeżeli projekt w ogóle, znaczy nie przedstawiono tego, że projekt w ogóle, zaczęto pracę nad tym projektem i on się rozwija. Tak słyszałem, ja się Kickstarterem zbytnio nie zajmowałem, ale odpowiadając na twoje pytanie, to ja też odpowiem tak trochę wymijająco. Te, które uznajesz za dobre i które są dla ciebie przydatne. Bo no, powinieneś płacić za coś, czego używasz, prawda? No chyba, że czujesz się takim właśnie biznesmen, filantropist, Ironmanem i po prostu rozdajesz pieniądze na lewo i prawo, masz ich wystarczająco i to też jest jakiś sposób, prawda? Jeżeli kogoś stać i ktoś czuje taką wewnętrzną radość z czynienia takiego dobra projektom open source'owym i w ogóle wszelkim innym projektom społecznościowym, to ja zapraszam, ale jeżeli miałbym odpowiedzieć tak, że ktoś chce ograniczyć tą pulę tych projektów, do których chce przekazywać pieniądze, to przekazujmy tym, które są dla nas przydatne. Jeżeli korzystam z jakiegoś projektu, to ten projekt wesprzyjmy i wtedy nie masz tego problemu z Kickstarterem, prawda? Bo ten projekt już działa, on tobie już zrobił dobrze, teraz ty zrobił dobrze jemu. Czy jeszcze jakieś pytania są? Jeśli nie ma, to ja serdecznie dziękuję. Miło było gościć kolejny raz na sesji Linuxowej. No i życzę, tam jeszcze będą jakieś wykłady, zdaje się, więc życzę miłych kolejnych prelekcji. Dziękuję bardzo.